Paulina, jakie wrażenie zrobił na tobie film Serce Niesługa? Fantastyczny. Świetne jest to, że no ja wyczekiwałam tego filmu i byłam bardzo ciekawa tej tajemnicy, którą film skrywa, bo szkopuł w tym, że to nie jest taka zwykła romantyczna komedia, gdzie mamy taką łzawą miłość, kończy się happy endem, chociaż kończy się pewnym happy endem, ale no to film głęboki i też duża część filmu to są takie przeżycia, które pamiętamy później wychodząc z kina i przypominamy sobie ten film i on jest dla nas ważny. Paulino, ja chciałam Cię zapytać o to, jak oceniasz występ Ewy Chodakowskiej, która właściwie debiutuje na dużym ekranie. No świetnie, ja Ewę bardzo lubię osobiście, jako trenerkę i osobę medialną i uważam, że robi dużo fantastycznych rzeczy dla kobiet, w ogóle dla facetów też, ale chyba kobiety są w większym gronie jej fanek. Ewka wyglądała rewelacyjnie, zagrała świetnie, także dzisiaj jej pogratuluję, jak będzie okazja.